Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historia bez fikcji. Ja nazywam się Michał Gurawski i będę Was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa podcastu wskazuje. Zanim przejdę dalej, zapraszam do wsparcia mojego podcastu. W opisie znajdziecie odpowiedni do tego link. Przepraszam za to, że drugi raz z rzędu odcinek nagrywany jest w niedzielę, tym razem miałem trochę pecha z kwestiami technicznymi. No, ale już myślę, że wszystko powinno być dobrze i przejdziemy płynnie do tematu dzisiejszego odcinka. A dzisiaj kontynuujemy podróż przez historię Polski w rytmie panowania kolejnych władców i zajmiemy się panowaniem Jana Kazimierza. Panowaniem, czy rządy Jana Kazimierza, można tak powiedzieć, odegrały kluczową rolę w historii Rzeczypospolitej obojega narodów, ze względu na pewien kryzys państwa, który w tym okresie nastąpił, o którym za chwilę więcej opowiem. Ale najpierw o samym Janie Kazimierzu. Otóż rodził się w roku 1609, był synem oczywiście Zygmunta III Wazy. No i jako, że był synem Zygmunta III Wazy, pierwszego Wazy na tronie naszego kraju, to raz, że odebrał staranne wykształcenie, charakterystyczne dla synów królewskich w tamtych czasach, a dwa, był także wprowadzany w pewne arkana polityki i wojskowości, biorąc udział chociażby w kampaniach wojennych swojego, swojego ojca. No ale jednak, jednak, za takiego oczywistego następcę Zygmunta Wazy uważano Władysława. Władysława Wazę, o którym był poprzedni odcinek z serii właśnie Opowieści o Królów Polski. W związku z tym ten, ten Jan Kazimierz był troszeczkę z boku, był tym, tym królewiczem o mniejszym znaczeniu, odgrywającym mniejszą rolę polityczną. I trochę było tak, że szczególnie pod rządami Władysława, właśnie, swojego przyrodniego brata. Jenka Kazimierz trochę, trochę szukał pomysłu na życie, trochę szukał, trochę szukał, trochę był zagubiony, można, można e, tak, e, tak powiedzieć. E, no i szukając swojego miejsca na świecie, między innymi przyjął godność wicekróla Portugalii, e, co jest taki można powiedzieć pierwszym e, dość frapującym epizodem z jego biografii. W celu objęcia tego urzędu udał się do Hiszpanii. To generalnie było w porozumieniu z dynastią habsburską organizowane. Jak już wiecie z poprzednich odcinków o Władysławie Wazie i o Zygmuncie III, to jednak polityka zagraniczna Wazów w znacznej mierze opierała się na przymierzu i na dobrych relacjach właśnie z dynastią habsburską. No ale do tego nigdy nie doszło. Ponieważ Jan Kazimierz w czasie tej swojej podróży na Półwysep Iberyjski zatrzymał się we Francji, e, Francja, co już wielokrotnie w tym podcaście w różnych miejscach e, podkreślałem, m, znajdowała się w stanie trwałego, trwającego pokolenia, konfliktu z dynastią. Habsburską i to zarówno z tą linią niemiecką, jak i z tą linią hiszpańską. W związku z tym, zatrzymując się we Francji, no właściwie nie wiadomo, dlaczego Kazimierz się w tej Francji zatrzymał, trochę sam się o to prosił. Został tam aresztowany przez Francuzów pod zarzutem szpiegostwa na rzecz w Hiszpanii. Do, do dzisiaj trwa spór i dyskusja wśród historyków na temat okoliczności tego aresztowania: czy to był osobisty rozkaz kardynała Richelieu. Który rządził w tamtym czasie y, Francją. Y, czy też może była jakaś inicjatywa jakiegoś lokalnego, y, lokalnego francuskiego y, urzędnika? pod którą się Richelieu później podpisał, bo zobaczył, że, że, ma, że może mieć z tego korzyści polityczna Francja. Trudno powiedzieć. Faktem jest, że na zarzucono mu działalność antyfrancuską Janowi Kazimierzowi w na rzecz Hiszpanii i e, przez prawie dwa lata, między majem 1638 roku a lutym 1640, e, był przetrzymywany po prostu jako więzień. Warunki tego uwięzienia były, były nieciekawe dość... E, Zmienne w czasie, bo te, te, te miejsca uwięzienia Jana Kazimierza też się zmieniały. Ja już nie będę o tym głębiej w tym odcinku przynajmniej opowiadał. No w, każdym razie, w każdym razie cała ta sprawa, zarówno samo uwięzienie, jak i warunki, w których Jan Kazimierz był przetrzymywany, spowodował głęboki kryzys dyplomatyczny pomiędzy Rzeczpospolitą a, a Francją, oburzona Rzeczpospolita, która przecież miała jeszcze przecież wtedy cały czas status mocarstwa europejskiego, straszyła nawet wojną Francuzów, co oczywiście było takie strache na lachy. No w zasadzie Rzeczpospolita w sytuacji, gdy trwała wojna 30-letnia, a Francja była daleko, no nie, nie była zainteresowana bezpośrednią udziałem w wojnie. No ale nie zmienia to faktu, że, że Rzeczpospolita próbowała wynegocjować uwolnienie Jana Kazimierza, wywierając rozmaitą presję dyplomatyczną. Ostatecznie Jan Kazimierz został uwolniony. Został uwolniony na skutek poselstwa na czele którego stał wojewoda smoleński Krzysztof Gosiewski. Pomogła też kwestia zbliżenia polsko-hiszpańskiego. To mniej więcej w tym okresie, tutaj Habsburgowie próbowali wciągnąć Rzeczpospolitą do wojny 30-letniej. Zostało zawarte nawet porozumienie Rzeczpospolitej z, Franc z, przepraszam, z Hiszpanią, które było wymierzone ostrzem we Francji, we Francję, no i te elementy sprawiły, że Francja Ustąpiła za, za pewne ustępstwa dyplomatyczne. Jan Kazimierz został, został zwolniony z uwięzienia i cała sprawa rozeszła się po kościach. A z biegiem kolejnych lat nastąpiła pewna zmiana w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej, pewne otwarcie się na relacje z Francją, no ale ostatecznie, jak już wiecie z poprzednich odcinków, Rzeczpospolita do wojny trzydziestoletniej nigdy nie przystąpiła po żadnej ze stron i nie zmieniła także co do zasady tego swojego podstawowego e, paradygmatu polityki zagranicznej, czyli, czyli konieczności utrzymywania dobrych relacji z Habsburgami. Um, uwolniony z niewoli francuski Jan Kazimierz, no oczywiście już ten, ten, ten wicekról Portugalii, to już tam popłynęło w dal, e, zamiast tego próbował szczęścia jako duchowny. E, co ciekawe, bez zgody króla Władysława, e, no i przynajmniej w początkowej fazie tej duchowy, duchownej kariery. Ponieważ generalnie no, miał dobre nazwisko, nazwijmy to tak ładnie, szybko awansował w tej hierarchii i już w roku 1646 został kardynałem. No ale tutaj i ten epizod w życiu Jana Kazimierza nie trwał zbyt długo, ponieważ Jan Kazimierz po raz pierwszy w takiej skali ujawnił taką... Kłopotliwą dość cechę swojego charakteru, a mianowicie pewną kłótliwość. Ja o tym opowiem za chwilę w paru zdaniach więcej. Ale Jan Kazimierz był człowiekiem po prostu konfliktowym, łatwo obrażającym się, łatwo otwierającym kolejne konflikty z kolejnymi ludźmi, i tak samo było także w tym okresie kardynalskim Jana Kazimierza. Pokusił się ze wszystkimi na skutek tego, że kazał używać wobec siebie tytułatury książęcej. Co, czego Kościół zakazywał po to, żeby no tutaj ograniczał, ograniczał, czy starano się ograniczać tę tytułaturę do kwestii kościelnej, a Jan Kazimierz próbował narzucić innym stosowanie wobec niego ty, 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 tytulatury, której Kościół nie chciał uznawać. Tak jak powiedziałem, wywołał to konflikt z Watykanem, z innymi kardynałami, Ostatecznie, ostatecznie Jan Kazimierz złożył godność kardynal, kardynalską, złośliwie przezywany był przez swoich przeciwników niedonoszonym kardynałem i w ten oto sposób wielka kariera duchowna Jana Kazimierza dobiegła końca. W międzyczasie w 1648 roku zmarł Władysław IV Waza, co otworzyło kwestię obsady tronu Polski i Litwy. No i oczywiście w roku 1948 doszło do kolejnej wolnej elekcji. Ponieważ szlachta była już przywiązana do dynastii Wazów, to mimo faktu, iż w końcowym okresie panowania Władysław Waza nie był zbyt popularny wśród szlachty i jego, nazwijmy to, fantastyczne, dość nie realiów plany polityczne zrażały szlachtę, przynajmniej większość szlachty do Władysława IV, no to jednak generalnie rzecz biorąc dynastia była dalej szanowana i uważano za oczywiste, że, że to kolejny Waza zostanie wybrany władcą Rzeczypospolitej obojga narodów. W związku z tym kandydatów głównych było tak naprawdę dwóch, obaj z dynastii Wazów, obaj synowie Zygmunta III Wazy jeszcze, czyli Jan Kazimierz i jego brat właśnie Karol Karol Ferdynand. To, co trzeba pamiętać o elekcji w roku 1648, to to, że prze, prze, odbywała się ona w cieniu powstania Chmielnickiego, wielkiego powstania Kowalskiego, o którym za chwilę opowiem jeszcze w paru słowach. Wrócę do tego w dzisiejszym odcinku. Generalnie rzecz biorąc, elekcja czy, czy stronnictwa polityczne podczas tej elekcji ułożyły się w taki sposób, że stosunek do powstania Kozackiego do powstania Chmielnickiego był, był osią podziału. No i tak, powstały dwa stronnictwa, bardziej ugodowe i bardziej wojenne. Ugodowe dążące do rozmów z Chmielnickim, ugodowe dążące do jakiegoś, do jakiegoś kompromisu, a po drugiej stronie właśnie stronnictwo Jastrzębi, prawda, wojennych, E, pragnących e, z utopienia powstania Chmielnickiego we krwi. Jan Kazimierz m, był kandydatem tego stolnictwa ugodowego, z kolei Karol Ferdynand e, był, e, z, był, e, był tutaj kandydatem i liderem. Stronnictwa wojennego. O, o wygranej stronnictwa ugodowego podczas tej elekcji przesądziła przede wszystkim sytuacja wojskowa, a mianowicie doszło do katastrofalnej klęski w bitwie pod piławcami. O czym też jeszcze za chwilę opowiem. Armia Rzeczpospolitej po prostu uciekła z pola walki, a o klęskę obwiniani byli jego regimentarze. Zasławski, Ostróg i Koniec Polski. Owi trzej regimentarze e, zostali wyznaczeni e, na skutek e, poparcia kanclerza Jerzego Solińskiego, który był w tym czasie czołową postacią tego stronnictwa ugodowego e, i który doprowadził do e, objęcia dowództwa nad armią w, w ręce trzech ludzi nie mających zielone, pojęcia o prowadzeniu wojny. Po to, żeby no właśnie szukać tej, tej ugody. Osoliński nie chciał tłumienia, tłumienia, powstania w sposób Krwawy post, dążył do tego, żeby, żeby się z kozakami jakoś, jakoś ułożyć, lekceważąc nieco fakt, że sami kozacy w tym momencie byli coraz mniej coraz słabiej zainteresowani dogadaniem się z Rzeczpospolitą. Jeszcze o bitwie pod Piławcami wypada powiedzieć i to, że mm, Objęcie dowództwa, podzielenie dowództwa nad armią w taki sposób było możliwe na skutek tego, że w niewoli znajdowali się hetmani koronni, a jednocześnie nie chciano przekazywać dowództwa hetmanowi litewskiemu Januszowi Radziwiłowi. No, raz właśnie, że ze względów frakcyjnych, a dwa szukano niezwycięstwa, tylko, tylko ugody. Skutkiem tego była katastrofalna klęska pod piławcami. Tak jak powiedziałem, Armia Rzeczpospolitej, elity armii, elita Armii Rzeczpospolitej, po prostu po pierwszej fazie, po pierwszym dniu, kiedy. Toczyły się jeszcze jakieś walki drugiego dnia te oddziały po prostu uciekły. No i to niejako z jednej strony skompromitowało stronnictwo wojenne w tym sensie że po prostu powstało takie wrażenie klęski, a z drugiej strony. A z drugiej strony powstało przekonanie, że Rzeczpospolita nie ma w tym momencie siły po prostu, żeby skutecznie walczyć z gminickim, skoro armia się rozpieszkła. No i to oczywiście też pomogło sprawiania Kazimierza pomogła sprawiania Kazimierza, deklaracja Chmielnickiego o tym, że jeżeli wygrałem Kazimierz, no to można tutaj szukać jakichś dróg porozumienia czy negocjacji. Krótko mówiąc, większość szladzka doszła do wniosku, że wybór Karola Ferdynanda będzie oznaczał kontynuację wojny w sytuacji bardzo złej przewagi militarnej bardzo złej sytuacji militarnej. Uważano, że wybór Jana Kazimierza jest bezpieczniejszy, pozwoli zarobić czas. Oprócz tego ważnym czynnikiem było ostatecznie poparcie dla Jana Kazimierza ze strony Janusza Radziwiła, ważnego dostojnika itewskiego, który był w tamtym czasie liderem takiej frakcji grupującej przede wszystkim protestantów w Rzeczpospolitej. Jego poparcie miało oczywiście swoją, swoją wagę. Przy czym z Januszem Radziwiłem, Jan Kazimierz szybko popadł w konflikt. I to pozwala nam przejść płynnie do zagadnienia osobowości Jana Kazimierza. Ja o tym już wspominałem w kontekście kariery kardynalskiej, duchownej Jana Kazimierza. Jan Kazimierz był człowiekiem bardzo kłótliwym małostkowym i miał taki talent do, do tworzenia konfliktów. Ten konflikt z Januszem Radziwiłem właśnie miał taki charakter częściowo polityczny. No niby się mówi, że, że, że Jan Kazimierz zamierzał ograniczać pozycję magnatów w państwie i to, to miałoby być tło konfliktu z Januszem Radziwiłem, ale jednak uważam, że tam po prostu brakowało jakichś takich umiejętności politycznych, takich umiejętności współpracy z ludźmi, zjednywania sobie, sobie ludzi. Za to konflikt z Hieronimem Radziejowskim, znanym szeroko ze względu na jego udział w Potopie Szwedzkim, on po konflikcie z Janem Kazimierzem, czy na skutek konfliktu z Janem Kazimierzem został wygnany z kraju i trafił do Szwecji, gdzie namawiał króla szwedzkiego do najazdu na, na Rzeczpospolitą. Zamyślał zapewne Radziejowski o baleniu króla i zastąpienia go właśnie królem szwedzkim. No ale ten konflikt, wiele na to wskazuje, zaczął się od spraw zupełnie, zupełnie osobistych. Tutaj mówi się o romansie na Kazimierza z jego żoną. Z żoną Radziowskiego, oczywiście. Więc tutaj w późniejszym okresie. Ja będę jeszcze mówił o kwestii konfliktu z Lubomirskim, który wywołał Rokosz i krwawą wojnę domową. Generalnie rzecz biorąc, dużym, ogromnym problemem, ogromnym obciążeniem osobistym Jana Kazimierza jako władcy, jako polityka, było właśnie właśnie ta jego kłótliwość, tego jego cechy charakteru, które, które niejako no, sprowadzały na kraj niepotrzebne spory polityczne króla z magnatami. Jeżeli chodzi już o samopanowania na Kazimierza, to oczywiście początkowa faza tego panowania skupiła się wokół problemu powstania Chmielnickiego. Ja o powstaniu Chmielnickiego nagram w przyszłości odrębny odcinek. Zresztą w ogóle tak naprawdę o każdej z tych, z tych wojen o których dzisiaj mm, wspomnę, będzie w przyszłości odrębny odcinek. Uprzedzam to dlatego ja, podobnie jak w przypadku wojen z czasów Zygmunta III Wazy, w tamtym odcinku zrobiłem podobnie, to znaczy będę te, te zagadnienia omawiał dość powierzchownie i w takim znacznym uproszczeniu, zastrzegając przy tym, że, że będę systematycznie w miarę nagrywania kolejnych odcinków te wątki rozwijał. Otóż jeżeli chodzi o powstanie Chmielnickiego, to było to największe z dotychczasowych powstań kozackich. Te powstania kozackie wybuchały co jakiś czas, na tle prób Rzeczpospolitej podporządkowania sobie Kozaków Zaporowskich. Na to jeszcze nałożyły się kwestie społeczne, problem no, napięć społecznych pomiędzy szlachtą a chłopstwem na terenie Ukrainy. Detonatorem powstania były także problemy religijne. Czy może problemy religijne, może należałoby powiedzieć, że problemy religijne wpłynęły na rozmach i zasięg tego powstania, to znaczy pogarszająca się po Unii Brzeskiej sytuacja prawosławia w Rzeczpospolitej. No i to wszystko spowodowało, że powstanie Chmielnickiego wybuchło wiosną 1648 roku, nazwane tak oczywiście od nazwiska przywódcy powstania Bogdana Chmielnickiego. Chmielnicki do tego powstania zawarł sojusz z Tatarami i ruszył przeciwko Rzeczpospolitej. Na skutek pierwszych sukcesów wojsk kozacko-tatarskich w bitwach pod żółtymi wodami i Korsuniem, powstanie nabrało ogromnego rozmachu i objęło swoim zasięgiem większość ziem ukraińskich oraz Część ziem białoruskich, tutaj południowej części Wielkiego Księstwa, Wielkiego Księstwa Litewskiego. To powstanie długo, no, jego walki w czasie tego powstania, długo nie przebiegały po myśli Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita zgromadziła znaczną siłę zbrojną do bitwy pod piławcami, ale tak jak już wspominałem, na skutek rozdzielenia dowództwa armia. Ze strachu, czy, czy można powiedzieć, pod wpływem pod wpływem pogłosek o tym, że kozacy pomagają, że w, w obozie kozackim pojawiły się znaczne siły tatarskie. W obozie pospolitej wybuchła panika. Tu trzeba powiedzieć otwarcie, że głównym, głównym powodem paniki. I, i takiego no, haniebnego odwrotu, nazwijmy to tak elegancko, wojsk jest spod Piławiec, wojsk koronnych liczących szacowanych przez historyków nawet na 30 tysięcy ludzi, a więc znaczna była to siła. Głównym powodem tej paniki było to, że żaden z dowódców wyznaczonych, żaden z tych trzech regimentarzy nie reprezentował sobą żadnego doświadczenia wojskowego i nie miał żadnego autorytetu. Gdyby tam był dowódca z prawdziwego zdarzenia, które miał autorytet wśród żołnierzy, no to zapewne, zapewne mm, udałoby się uniknąć wybuchu takiej paniki. Przecież Wojska Rzeczpospolitej walczyły ze znacznie silniejszym przeciwnikiem w dużo trudniejszej sytuacji wojskowej. No ale właśnie potrzebny był dowódca z autorytetem, którego tutaj, którego tutaj zabrakło. W kolejnych etapach powstania, wojska kozackie pojawiły się pod Lwowem, potem pod Zamościem. Nie zajęły tych dwóch ważnych miast i fortec. Zarazem to Obojga Narodów. No ale kolejne walki trwały w kolejnych latach. Oczywiście mam tu na myśli w pierwszej kolejności oblężenie z baraża w roku 1649, kiedy to Jeremi Wiśniowiecki, magnat kresowy, zresztą zwolennik tej, tego wojennego stronnictwa podczas elekcji z 1648 roku, człowiek bardzo brutalny, próbujący utopić we krwi powstanie. On dość skutecznie się bronił w warownym. Obozie w okolicach zbaraża. Odsiecz prowadzona przez Jana Kazimierza została zaskoczona w rejonie Zborowa niedaleko od zbaraża. No i tam. Doszło do podpisania ugody zborowskiej, która miała na kompromisowych zasadach zakończyć to powstanie. No ale z warunków ugody zborowskiej nie byli zadowoleni ani kozacy, ani strona Rzeczypospolitej. W rezultacie, tak naprawdę, okres po podpisaniu ugody obie strony wykorzystały na przygotowania wojenne, które zostały wznowione w roku 1651, kiedy to wielka armia kozacko-tatarska. Ruszyła przeciwko Rzeczpospolitej. Doszło do walnej bitwy pod Beresteczkiem w 1951 roku. W tej to bitwie Jan Kazimierz wykazał się ogromnymi zdolnościami dowódczymi, trzeba mu to przyznać. Tutaj Jan Kazimierz, uważany jest przez historyków dość zgodnie za utalentowanego dowódcę, w trzydniowej batalii pod Beresteczkiem, wojska Rzeczpospolitej odniosły zwycięstwo nad siłami kozacko-totarskimi. Jednakże zwycięstwo to zostało nie w pełni wykorzystane. Podpisano kolejną ugodę w Białej Cerkwi. Ja, tak jak już powiedziałem w odcinku o powstaniu Chmielnickiego, który nagram niedługo, będę więcej opowiadał o warunkach tych ugody, tych, tych kolejnych ugód. To, co jest ważne w kontekście panowania na Kazimierza, to fakt, że one niczego, tak naprawdę ich postanowienia nie są e, aż tak fundamentalnie ważne, dlatego że, dlatego że te ugody nie wchodziły w życie i szybko były obalane i szybko dochodziło do wznowienia e, kolejnych walk. Tak też było w tym przypadku. E, doszło do wznowienia wojny w roku 1652. Kozacy wspierani przez Tatarów zadali e, ciężką klęskę wojskom e, koronnym w bitwie pod Batochem. E, po bicie pod Batochem doszło do e, rzezi Jeńców wziętych do niewoli przez stronę kozacką. Wśród tych jeńców zginęło wielu doświadczonych żołnierzy, w tym także wybitnych oficerów, którzy, których Rzeczpospolita w tych okolicznościach bardzo, bardzo potrzebowała. No ale y, tak trwająca kilka lat wojna uświadomiła stronie kozackiej e, że y, sama nie jest w stanie pokonać Rzeczpospolitej i sama nie jest w stanie uzyskać y, takiego autonomicznego statusu bo na tym etapie celem politycznym powstania chmielnickiego y, y, było uzyskanie przez ziemie y, ruskie ukraińskie pewnego autonomicznego, autonomicznego statusu, powstała pewna idea autonomicznej państwowości kozackiej właśnie w okresie Chmielnickiego, która była później równie nieskutecznie realizowana przez kolejnych kozackich przywódców. No i w tej sytuacji Chmielnicki próbował negocjacji a to z Turcją, a to z Rosją. Ostatecznie podczas Rady w Perejasławiu na przełomie lat 1653-1654 zdecydowano się na porozumienie z Rosją. Na początku 1654 roku zawarto ugodę w Perejasławiu pomiędzy kozakami a, a Rosją właśnie, która to ugoda miała właśnie oddawała lewobrzeżną część Lewobrzeżną część e, Ukrainy, mówiąc o lewobrzeżnej części Ukrainy, odnoszę się do brzegów Dniepru. E, brzegi rzeki rozpoznajemy na podstawie, patrząc po prostu zgodnie z nurtem, e, czyli ponieważ źródła e, Dniepru są na północy i dniepr płynie z północy na południe, no to lewy brzeg Dniepru to jest po prostu na wschód od Dniepru, to obszary zostały oddane. Rosji, co zapoczątkowało wojnę Rzeczypospolitej z Rosją, która wybuchła właśnie w roku 1654. I to jest kolejny wątek, do którego tutaj muszę przejść. Oczywiście podstawowym powodem, dla którego Rosja zdecydowała się na atak na Rzeczpospolitą, była chęć zmiany układu sił pomiędzy naszymi krajami. To znaczy, wojny z początku XVII wieku, Wielka Smuta, ukształtowały system polityczny w Europie Środkowo-Wschodniej w taki sposób, że Rzeczpospolita miała zdecydowaną i jednoznaczną przewagę nad Rosją. Oczywiście nie pod względem wielkości terytorium, ale pod względem właśnie wpływów politycznych, Rzeczpospolita miała przewagę nad Rosją, była od niej państwem silniejszym. Rosja zamierzała z jednej strony odzyskać tereny utracone na rzecz Rzeczpospolitej, a z drugiej strony zdobyć na Rzeczpospolitą przewagę i zrealizować tę narodzoną jeszcze w XVI wieku koncepcję zbierania ziem ruskich, czyli po prostu odebrać ziemie ruskie, ziemie należące do średniowiecznej Rusi Kijowskiej Czyli praktycznie połowę terytorium Rzeczpospolitej i wcielić właśnie do, do Rosji. Samo powstanie kozackie było niejako pretekstem, okazją, szansą dla Rosji na to, żeby wykorzystać czasowe, jak uważano, osłabienie Rzeczpospolitej po to, żeby tutaj uzyskać jakieś terytoria dla, dla Rosji. Rzeczpospolita okazała się do tej wojny kompletnie nieprzygotowana, zwłaszcza, że Jan Kazimierz po raz kolejny. Okazało się człowiekiem niezdolnym do współpracy, i zamiast w tej sytuacji poszukać jakiegoś porozumienia z hetmanem litewskim Januszem Radziwiłem, trochę było tak, że rozogniał kolejne, kolejne konflikty, chociażby konflikt o kwestię tego, kto ma być wojewodą Smoleńskim i kto ma przygotowywać w związku z tym Smoleńsk, kluczową twierdzę. Do obrony przed Rosją. i na sprawa, że Janusz Radziwił również nie potrafił się ponad te spory wznieść, więc to tak jakby obciąża obydwie te postaci, ta niezdolność do, do wzniesienia się ponad podziały. No ale konsekwencje tego stanu rzeczy były takie, że kiedy Rosja w roku 1954 przeprowadziła ofensywę przeciwko Rzeczpospolitej, to nasz kraj był mocno do tej sytuacji. Nieprzygotowany i oznaczało to, czy przyniosło to szereg sukcesów rosyjskich. Rosjanie zdobyli Smoleńsk, ale również zdobyli szereg innych miast. I, i, I zamków, zarówno na Litwie, jak i tutaj na ziemiach ruskich, korony. I do połowy 1655 roku Rosjanie osiągnęli spektakularne sukcesy, włącznie z zajęciem Wilna. I większego, większej części terytorium Litwy. Ogromne połacie terytorium Rzeczpospolitej Narodów znalazły się pod rosyjską okupacją. Okupacja rosyjska Wilna była przeszła do historii jako bardzo dotkliwa, wyniszczająca dla miasta. Rosjanie no, dość brutalnie się z Wilnem, z Wilnem obchodzili. Krótko mówiąc na rok 1955 sytuacja była taka, że Rzeczpospolita była w stanie głębokiej defensywy, a pewne te cechy charakterologiczne Jana Kazimierza, nieumiejętność zjednywania wokół siebie ludzi powodowała, że nie bardzo były perspektywy na to, żeby w kolejnym roku jakoś Rosję w oczywisty, sposób, w oczywisty sposób pokonać. Kraj pogrążony w konflikcie pomiędzy Janem Kazimierzem a Magnatami, w tym Januszem Radziwiłem, był nieprzygotowany do działań wojennych. No, nie rokowały. Środki finansowe gromadzone przez Rzeczpospolitą nie rokowały tego, że można by w kolejnym roku przeprowadzić jakąś spektakularną kontrofensywę. No i na to wszystko spadł na Rzeczpospolitą najazd szwedzki, bardzo rozpowszechniony w świadomości Polaków na skutek twórczości Henryka Sienkiewicza. Szwedzi atakowali Rzeczpospolitą, tak jak powiedziałem, zaangażowaną w wojnę z Rosją i zajętą w dużej części przez. przez przez siły e, rosyjskie. Dlaczego Szwedzi zdecydowali się na atak na Rzeczpospolitą? No tutaj oczywiście pewną rolę odgrywał Hieronim Radziejowski, o którym już wspominałem, który uciekł do Szwecji i namawiał króla szwedzkiego. No ale oczywiście e, podstawowe przyczyny były zupełnie inne. Otóż po pierwsze Szwedzi dążyli do zamiany Bałtyków w wewnętrzne jezioro swojego kraju. No i mieli w tym, e, mieli, jeśli o to chodzi, realne sukcesy. Tak naprawdę dwa państwa stały na przeszkodzie Szwecji, żeby całkowicie zapanować nad Bałtykiem, i oba te państwa zaatakował rzeczywiście ówczesny król Szwecji, Karol Gustaw. Te dwa kraje to Rzeczpospolita obojga narodów oraz Dania. Oba te państwa posiadały no, rozległy dostęp do, do morza. Rzeczpospolita pogrążona w chaosie, słaba, tak jakby skupiona na konflikcie na wschodzie wydawała się łatwym celem, plus pewną rolę odgrywały także kwestie konieczności utrzymania szwedzkiej armii, mianowicie armia szwedzka, zresztą nie tylko szwedzka w tym okresie, w dużej mierze utrzymywana była z łupów, ze zdobyczy, z kontrybucji pobieranych od ludności okupowanych terytoriów. E, w związku z tym, e, atak, atak Szwecji na Rzeczpospolitą e, częściowo służył e, po prostu utrzymaniu e, szwedzkiej armii, która była z jednej strony najpotężniejsza w ówczesnej Europie, a z drugiej strony sama Szwecja, mała i posiadająca niewielką liczbę Ludności posiadała bardzo ograniczone możliwości utrzymywania tego rodzaju armii bez, no, prowadzenia, bez prowadzenia konfliktu. Do tego, oczywiście, doszły stare spory Szwecji Rzeczpospolitą, jak chociażby to, że Jan Kazimierz wciąż formalnie uważał się za, czy w ogóle wazowie, ta polska, tak zwana polska linia wazów, wciąż formalnie uważała się za dziedziców tronu e szwedzkiego. Co też było pewnym jakimś tutaj problemem we wzajemnych relacjach. Początkowo ten, ten najazd, który nastąpił latem 1655 roku, osiągnął spektakularne sukcesy. Pospolite Ruszenie Wielkopolskie skapitulowało pod ujściem po krótkiej bitwie, przekazując czy oddając niejako Wielkopolskie w panowanie szwedzkie. Janusz Radziwiłł oraz ta część litewskiej szlachty, która go wspierała i popierała stanęła po stronie, opowiedziała się jednoznacznie po stronie Szwecji, w układzie w Kijdanach, zawartym w roku w 1955 roku, no, można powiedzieć, de facto próbowano zerwać Unię Polsko-Litewską i stworzyć coś na kształt jakiegoś odrębnego państwa litewskiego, rządzonego oczywiście przez Radziwiłów, co wywołało oczywiście opozycję ze strony e, innych konkurencyjnych wobec radziwiłów rodów, rodów e, szlacheckich na czele z rodem sapiechów, głównym takim konkurencyjnym rodem litewskim, i to właśnie sapiechowie stanęli na czele, e, na czele oporu e, e, przeciwko Szwedom atakującym, atakującym e, Litwę. No ale generalnie rzecz biorąc, e, w kilk, ciągu kilku miesięcy Szwedzi Zajęli większość terytorium Rzeczpospolitej, oczywiście nie liczę obszaru, który był wcześniej zajęty przez Rosję. Zajęli Warszawę, zajęli Kraków. Jan Kazimierz udał się na Śląsk do swoich posiadłości, rodu wazów tymczasowych, tymczasowo przyznanych na Śląsku. No i wydawało się, że kraj no de facto no, w stanie głębokiego kryzysu na skraju, na skraju upadku. No ale z czasem zaczął narastać opór przeciwko szwedzkiemu najeźdźcy, powołano Konfederację Tyszowicką. Oprócz tego no, takim symbolem stała się obrona Jasnej Góry w grudniu 1655 roku, która miała, przede wszystkim, ta obrona Jasnej Góry miała przede wszystkim ogromne znaczenie moralne, Mniej militarne, większe, właśnie takie moralne, pobudziła niejako, niejako, e, niejako opór e, szlachty, ale nie tylko szlachty, także niższych warstw społecznych przeciwko szwedzkiemu e, najeźdźcy. E, w grudniu 1655 roku właśnie zawiązano tą Konfederację Tyżowiecką, o której e, wspominałem, e, i w kolejnych miesiącach. E, już w roku 1656 e, ofensywa Szwecji czy, czy szwedzka okupacja spotkała się ze zdecydowanym oporem. E, jeśli chodzi o Rosję, zawarto tymczasowy rozejm. E, w 1656 roku właśnie zawarto rozejm ze Szwedami. E, tenże rozejm e, niejako gwarantował gwarantował carowi, carowi rosyjskiemu, władcy, władcy rosyjskiemu, to, że miałby być następnym następnym władcą Polski po śmierci Jana Kazimierza. To znaczy, co, co, co właściwie się kryje pod tymi, pod tym postanowieniem, o którym wspomniałem. To znaczy... Car Aleksy uzyskał obietnicę tego, że zostanie wybrany za życia Jana Kazimierza królem Polski i obejmie rządy po jego, po jego śmierci. Spory terytorialne pozostały nierozstrzygnięte i można powiedzieć, że przyjęto po prostu taki stan posiadania że Rosjanie mieli po prostu na tych terenach, które zajmowali do tej pory się, się utrzymywać, no a w zamian za to Rosjanie oferowali Rzeczpospolitej pomoc w walce ze Szwecją. Ten rozejm w Niemierzy w roku 1956, którego postanowienia pokrótce przedstawiłem, był niewątpliwie dużym sukcesem dyplomatycznym Rzeczpospolitej ponieważ Rzeczpospolita w stanie no, krytycznym, w stanie no, poważnego tutaj problemu i, i zajęcia większości swojego terytorium przez okupantów uzyskała pomoc rosyjską w zamian za tak naprawdę nierealne obietnice, bo obiecywanie przez Jana Kazimierza Carowi, że ten będzie jego następcą, no to były takie trochę Niderlandy za To znaczy Jan Kazimierz nie miał prawa tego obiecywać. Ponieważ, jak wiadomo, prawo w zakładało prowadzenie wolnej elekcji, i to wolna elekcja ma decydować o obsadzie tronu w naszym kraju, więc troszeczkę można powiedzieć, Rosjanie trochę się nabrali, mówiąc wprost, nie uzyskując nawet 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 ustępstw terytorialnych od Rzeczypospolitej, no bo to, to, że tak naprawdę nie poruszono kwestii terytorialnych, czy zostawiono je do rozstrzygnięcia na, 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 na przyszłość, de facto oznaczało, że wojna Rzeczypospolitej z Rosją zostanie wznowiona, kiedy tylko skończy się wojna ze Szwecją. Dlaczego więc Rosja zdecydowała się na ten układ? Pokrótce to wyjaśnię, w sytuacji, w której e, no, teoretycznie mogli Rzeczpospolitą wynegocjować więcej. Na, na pewno był to błąd rosyjskiej dyplomacji i na pewno rozejm w Niemierzy był porażką rosyjskiej dyplomacji. Ale jakie były motywacje Rosjan? Otóż Rosja dążyła do uzyskania stałego i bezpiecznego dostępu do Morza Bałtyckiego, którego Rosja w tym momencie nie miała, jakkolwiek dziwnie może to dzisiaj brzmieć, Rosja była pozbawiona dostępu do Morza Bałtyckiego. No, i e, liczyli Rosjanie, że wojna ze Szwecją pozwoli im na zajęcie Infland e, z Rygą, a z Rygą, z Parnawą, no, z portami bałtyckimi. I w ten oto sposób uzyska się dostęp do Morza, do morza Bałtyckiego. Bardzo ważne z perspektywy e, rozwoju gospodarczego, gospodarczego Rosji. No, ale to wszystko było palcem po wodzie pisane, no bo trzeba było jeszcze tych Szwedów usunąć z Inflant, w sytuacji, w której dysponowali oni wciąż bardzo silną armią. No i w kolejnych miesiącach oczywiście te walki były kontynuowane, Szwedzi zostali wyparci z czasem, z, z Rzeczpospolitej, z czasem zawiązała się cała koalicja antyszwedzka tutaj w kontekście też inwazji Szwecji na Danię, bo tak jak powiedziałem, Karol Gustaw też zaatakował, zaatakował Duńczyków w tym kontekście w Danii pojawiły się wojska pospolite dowodzone przez Stawana Czarnieckiego właśnie jako element pewnego korpusu ekspedycyjnego wysłanego na pomoc Duńczykom przeciwko Szwecji wystąpili także Habsburgowie, Niderlandy, no oczywiście Rosja tutaj też przede wszystkim w inflantach. No i skutkiem tego ta seria wojen rozpoczęta przez Karola Gustawa króla szwedzkiego Wobec pospolitej nie przyniosła, istotnych, istotnych, istotnych zmian. Zyskali Szwedzi terytoria kosztem Danii rzeczywiście Dania wyszła bardzo, bardzo osłabiona z tego konfliktu ze Szwecją. Natomiast jeśli chodzi o pokój w Oliwie zawarty w 1600 w maju 1630 roku przez, przez Rzeczpospolitą i Szwecję, no to trzeba powiedzieć na temat tego pokoju, iż Jan Kazimierz zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, które to prawa do tronu szwedzkiego i tak miały iluzoryczne znaczenie, ponieważ, ponieważ Szwedzi. No, i tak nie, nie byli zainteresowani przekazywaniem władzy polskiej linie, linii wazów. No i oczywiście elementem tego traktatu oliwskiego był, było ostateczne uznanie, czy kolejne uznanie przy, przez Rzeczpospolitą, niezależności Prus książęcych od siebie. I tutaj się musimy e, troszeczkę cofnąć, zrobić pewien, pewne zaburzenie chronologii, zrobić krok do tyłu, a mianowicie e, w odpowiedzi na to porozumienie. E, zarysowującą się koalicję przeciwko Szwecji Karol Gustaw pod koniec 1656 roku e, doprowadził, doprowadził do tak zwanego układu w Radnot, e, który to układ nazywany jest czasem pierwszą próbą rozbioru Rzeczypospolitej narodów. Ja osobiście uważam, że to trochę na wyrost. Generalnie rzecz biorąc był to układ zawarty z udziałem Szwecji, Siedmiogrodu. Brandenburgi, Kozaków, Chmielnickiego oraz Bogusława Radziwiła. Już Bogusława, ponieważ Janusz Radziwił zmarł pod koniec roku 1655, i jego krewny Bogusław Radziwił tak jakby kontynuował tą politykę zbudowania, czy prób zbudowania niezależnego państwa dla Radziwiłów na ziemiach litewskich. Ten układ rzeczywiście zawierał pewne takie, no pewien podział, pewien podział Rzeczpospolitej i dlatego często jest nazywany tutaj jakimś takim układem rozbiorowym, no przy czym przy czym trzeba powiedzieć, że sytuacja Rzeczpospolitej do końca 1656 roku poprawiła się na tyle, że tutaj trochę to była iluzja, to znaczy to znaczy możliwości faktycznego rozebrania Rzeczpospolitej w taki sposób były dość iluzoryczne te zapisy dotyczące tego, że Poszczególne, poszczególni uczestnicy traktatu mają uzyskać jakieś, jakieś terytoria. No one były praktycznie nie do zrealizowania i można tutaj jasno sobie powiedzieć, że prawdopodobnie uczestnicy tego porozumienia zdawali sobie sprawę z tego, że będzie trudno. Uzyskać te wszystkie terytoria. Raczej Siedmiogród, Brandenburgia i Szwecja, a zwłaszcza Siedmiogród i Brandenburgia, liczyły po prostu na jakieś ustępstwa terytorialne wobec Rzeczypospolitej. Może nie tak duże, jak wynikałyby z tego układu. Niemniej taką bezpośrednią konsekwencją układu w Radnot było to, że Brandenburgia przyłączyła się do Szwecji do wojny przeciwko Rzeczpospolitej, co było istotne dlatego, że władcy Brandenburgii, co wiecie już z poprzednich odcinków, byli jednocześnie władcami prus książęcych i jako tacy byli lennikami Rzeczpospolitej. Ten układ brandenbursko-szwedzki został rozbity przez Jana Kazimierza w tak zwanych traktatach wlawsko-bydgoskich, które przyznawały Prusom Książęcym suwerenność, tak, jakby no, Rzeczpospolita traciła panowanie nad Prusami Książęcymi. Zostawiono tylko symboliczne elementy zwierzchności lennej, takie jak na przykład tzw. Tak hołd ewentualny, czyli Stany Pruskie miały składać taki właśnie hołd ewentualny kolejnym władcom panującym w naszym kraju. Na wypadek wygaśnięcia dynastii solernów, ale generalnie rzecz biorąc, plusy książęce de facto uzyskały stan niezależności politycznej i, i pewnej jedności politycznej z Brandenburgią, pod rządami tych samych władców. Jeżeli chodzi o Siedmiogród, to yy, wyprawa Wojsk Siedmiogrodzkich pod dowództwem Jerzego Rakoczego przeciwko Rzeczpospolitej zakończyła się katastrofą dla Siedmiogrodu. Wojska Siedmiogrodzkie zostały pokonane, a, y, sam a sam Siedmiogród yy, splądrowany przez wojska, yy, przez wojska Rzeczpospolitej. Więc można powiedzieć, że Rzeczpospolita y, tę próbę. No, takiego no, zagrożenia dla samego istnienia swojego państwa po prostu po prostu przetrwała. Chmielnicki z kolei zmarł w roku 1957, a jeżeli chodzi o radziwiła, to tutaj ciekawostka, z biegiem czasu w zasadzie już pod koniec tej wojny ze Szwedami, to Radziwiłł zmienił front i przeszedł na stronę Rzeczpospolitej, a w kolejnych latach stał się nawet jednym z najbliższych sojuszników Jana Kazimierza, jeśli chodzi o próby realizacji jego polityki, szczególnie polityki wewnętrznej w kolejnych latach, o czym jeszcze za chwilę w dwóch zdaniach, dwóch zdaniach opowiem. Tak więc w latach 1655-1660 Rzeczpospolita przetrwała, czy przeżyła i przetrwała wielki, głęboki, największy w swojej dotychczasowej, w dotychczasowej historii kryzys państwowości. No i po uspokojeniu sytuacji tutaj na froncie wark z Siedmiogrodem, Brandenburgią i Szwecją, w roku 1660 powrócono do wojny z Rosją. Kontekstem wznowienia wojny z Rosją była zmiana sytuacji na Ukrainie, gdzie po śmierci Chmielnickiego do głosu doszło stronnictwo, którego przywódcą był kolejny hetman kozacki Iwan Wychowski, a które to stronnictwo. Niezadowolone z warunków i z korzyści, które uzyskano w dotychczasowym sojuszu z Rosją, postulowało odwrócenie sojuszy i sprzymierzenie się Kozaków z Rzeczpospolitą obo obojga narodów. I w tym kontekście, we wrześniu 1658 roku, zawarto tak zwaną ugodę w Hadziaczu pomiędzy Kozakami a Rzeczpospolitą. Która to ugoda w Hadziaczu de facto przekształcała Rzeczpospolitą obojga narodów w Rzeczpospolitą trojga narodów, to znaczy ziemie ruskie, księstwo ruskie, miało, że tak powiem, zostać integralną częścią Rzeczpospolitej, jako jej trzeci człon, równoprawny z Koroną oraz z Litwą. Ta Unia de facto, mówi się nawet o Unii w Hadziaczu właśnie, czy, czy Ugoda w Hadziaczu, no, to, to ten dokument, gdyby został wcielony w życie konsekwentnie, zmieniłby faktycznie układ sił na ziemiach ukraińskich, przyciągając ziemie ukraińskie z powrotem do Rzeczpospolitej obojga narodów, tak jakby odrywając, wyrywając Ukrainę z rąk, z rąk rosyjskich. Niektóre z postanowień tej ugody w Hadziaczu były w praktyce nierealizowalne, na przykład tam był zapis o stworzeniu wielotysięcznego rejestru kozackiego, tam zdaje się 30 tysięcy kozaków miał być w tym rejestrze. To było nie do zrealizowania na dłuższą metę, chociażby ze względów po prostu fiskalnych i zapewne, gdyby ta ugoda w Hadziaczu przetrwała, no to w kolejnych latach to postanowienie uległoby jakiejś weryfikacji po prostu przez rzeczywistość. Natomiast same, sam pomysł, żeby włączyć te ziemię na równych prawach do Rzeczpospolitej Bojego narodów był wizjonerski i stwarzał szansę na to, żeby, żeby te ziemie oderwać od Rosji i niejako utrzymać wpływy Rzeczpospolitej na tym obszarze poprzez zasadniczą zmianę polityki Rzeczpospolitej wobec tych ziem. No ale to się zakończyło niepowodzeniem, dlatego że Rosjanie podjęli kontrakcję, zainspirowali powstanie niższych warstw społeczności kozackiej przeciwko elitom. Na których, opie, na których opierała się ta unia i ugoda w Hadziaczu. Skutkiem tego, jeszcze w 1659 roku, ugoda w Hadziaczu upadła. W rezultacie po prostu zmiany, zmiany kierownictwa, kierownictwa kozaków. Nowym hetmanem został syn Chmielnickiego, Juri Chmielnicki, zupełnie marionetkowa, pozbawiona większej samodzielności, większej samodzielności postać. Na to oznaczało dalszą wojnę. Rzeczpospolitej z Rosją właśnie opanowanie na, na tych ziemiach wschodnich. I tutaj Rzeczpospolita osiągnęła znaczne sukcesy militarne, doświadczona, zaprawiona w walkach ze Szwedami. Armia Rzeczpospolitej w roku 1660 osiągnęła szereg spektakularnych sukcesów, m.in. w bitwie pod Cudnowem. Zresztą tam też została zawarta kolejna ugoda cudnowska, która no, miała co do zasady przywrócić... Panowanie Rzeczpospolitej na tych, na tych ziemiach, ale ona również nie utrzymała się i walki trwały, i walki trwały nadal. E, o dalszych losach wojny Rzeczpospolitej z Rosją przesądziło wyczerpanie obydwu stron. Zarówno dla Rzeczpospolita, jak i dla Rosji ta wojna była bardzo kosztowna. Ostatnią większą akcję zaczepną podjęła Rzeczpospolita na przełomie lat 1663-1664, kiedy to Jan Kazimierz przeprowadził tak zwaną wyprawę za dnieprzańską, celem odzyskania okupowanych przez Rosję terytoriów wschodnich. No ale ta wyprawa, prowadzona zimą w trudnych warunkach pogodowych, zakończyła się niepowodzeniem. I po tej wyprawie de facto walki wygasły na skutek wyczerpania obydwu stron, a także na skutek wojny domowej, jaka wybuchła w Rzeczpospolitej, o której za chwilę opowiem więcej. De facto nie prowadzono już poważniejszych walk, aż w roku 1667 zawarto rozejm w Andruszowie na, formalnie na 13,5 roku. Ten rozdział w Andruszowie sankcjonował de facto przegraną Rzeczpospolitej w wojnie z Rosją. Rosja uzyskiwała czy odzyskiwała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, no te zdobycze Rzeczpospolitej z początku wieku, a także uzyskiwała lewobrzeżną Ukrainę, a także Kijów. Przy czym Kijów formalnie po dwóch latach miał wrócić do Rzeczpospolitej. Ostatecznie nie wrócił do Rzeczpospolitej nigdy. E, ale oko, o, o, o okolicznościach tego, że Kijów już pozostał przy, Rzeczposp przy Rosji e, do końca e, tutaj istniała Rzeczpospolita i później przez kolejne pokolenia no to, to, to o, tym, o tym opowiem słów parę e, w kolejnych odcinkach o Michale korybucie i o Janie III Sobieskim no, w Andruszowie zapisano, że po dwóch latach ma Kijów wrócić do naszego kraju przy czym zaznaczam, że to postanowienie nie zostało nie zostało zrealizowane. Rozejm w Andruszowie, tak jak było, oznaczał porażkę w tej, Rzeczpospolitej w tej wojnie e, i no jest dyskusja, czy to dawało przewagę, przewagę e, Rosji, czy też, czy też nie. E, ja bym raczej powiedział, że ta wojna z lat 1654-1667 zaprowadzała zaledwie równowagę pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją. Natomiast ważne jest to, iż w Rzeczpospolitej dość szeroko zakładano, że rozejm w Andruszowie ma charakter tymczasowy i że albo na drodze dyplomatycznej, albo na drodze wojskowej, po jakiejś przerwie, jakiejś regeneracji Rzeczpospolitej, uda się ten rozejm i warunki tego, tego rozejmu zweryfikować na korzyść Rzeczypospolitej, na bardziej korzystne dla Rzeczypospolitej. W sumie te wojny z lat 1648-1667, nieustające wojny, były druzgocące dla kraju. Kolejne najazdy no, te Kozacy, Tatarzy, Szwedzi, Brandenburczycy, Siedmiogrodzianie, Rosjanie. Oczywiście, kolejne najazdy, kolejne walki, które trzeba było toczyć, raz, że wyniszczały kraj w takim sensie, że no przemarsze wojsk były druzgocące i katastrofalne dla lokalnej ludności, także przemarsze wojsk własnych, bo to trzeba powiedzieć że w tamtych czasach wojska własne. Były również uciążliwe, można nawet powiedzieć, równie uciążliwe często do wojsk obcych okupacyjnych, a Rzeczpospolita musiała tych własnych wojsk wystawić ogromną siłę, wielotysięczne armię w tamtym czasie, Rzeczpospolita wystawiano, żeby się obronić, więc było to wyniszczające ekonomicznie, a jednocześnie wyniszczające fiskalnie, w tym sensie, że Rzeczpospolita powoływała naprawdę ogromne siły. Yy, tutaj w, w okolicach roku 1630 to się mówi nawet o 65 tysiącach żołnierzy pod bronią yy, wystawionych przez Rzeczpospolitą, no więc to jest ogromna siła. A co za tym idzie, ogromne pieniądze. Ja wielokrotnie w tym podcaście mówiłem już o tym, jak wielkim wysiłkiem finansowym dla państwa nowożytnego było prowadzenie wojny, więc możecie sobie wyobrazić, yy, jak gigantyczne to były dla Rzeczpospolitej pieniądze obciążające. Gospodarkę tego państwa, zwłaszcza wobec zniszczeń wojennych, które na nasz kraj spadły. Nawiasem mówiąc, szacuje się, że w latach 1648-1667, na skutek zniszczeń wojennych, a także na skutek epidemii chorób, które nastąpiły na skutek, na skutek zniszczeń wojennych, tego, że ludność się gorzej odżywiała, była mniej odporna, poza tym ludność, znaczy armie wędrujące po kraju łatwo roznosiły choroby. Szacuje się, na, że na skutek tych wszystkich czynników Rzeczpospolita straciła nawet 30% swojej ludności i nastąpiło całkowite złamanie gospodarki, gospodarki e, kraju. E, zarówno, zarówno jeśli chodzi, zarówno widoczne to było, jeśli chodzi o eksport, chociażby zboża przez Gdańsk, jak i tutaj w gospodarce, w gospodarce wewnętrznej. A skoro o sprawach wewnętrznych, to parę słów o polityce właśnie wewnętrznej. Jana Kazimierza, panowanie Jana Kazimierza de facto no, skupione było wokół tych problemów zewnętrznych, wokół tego, że, że ciągle musiał Jan Kazimierz odpierać ataki ze strony kolejnych, kolejnych najeźdźców. No ale pod koniec swojego panowania Jan Kazimierz podjął próbę reform państwowych. Miał jakiś określony program tych reform państwowych, z których dwa punkty były najważniejsze. Po pierwsze ograniczenie zasady liberum veto, ale która właśnie, a propos liberum veto, to właśnie za czasów Jana Kazimierza ta zasada jednomyślności Yy, zaczęła się patologizować i, i, i doprowadzała do, do paraliżu, do paraliżu yy, Sejmu. Wcześniej zasada jednomyślności nie była tak paraliżująca, ponieważ nie była narzędziem tak ostrego sporu politycznego pomiędzy królem a, a opozycją wobec, wobec, kró, wobec króla. No generalnie za czasów Jana Kazimierza, na skutek tej jego kłótliwości charakteru i jego błędów politycznych, to trzeba powiedzieć, że to on, on ponosi za to dużą część odpowiedzialności. Te spory wewnętrzne się, się nasiliły. No i takim drugim elementem tego programu reformatorskiego Jana Kazimierza, najważniejszym elementem, to trzeba powiedzieć otwarcie, był projekt elekcji Viventerege, tak zwanej, czyli po prostu za życia króla. Jan Kazimierz próbował, tak jakby, tak jakby wygasić czy rozwiązać pewien kryzys ustrojowy państwa poprzez doprowadzenie, poprzez likwidację bez królewia po prostu i do, doprowadzenie do sytuacji, w której następny monarcha miałby być wy, wybierany za życia, za życia swojego poprzednika. No ale ponieważ brakowało już Wazów, gdy ta linia polska, tak zwana polska linia Wazów wygasała, no to pojawił się projekt, żeby kandydata francuskiego na tron, na tron, polski wprowadzić. No tutaj przede wszystkim królowa Ludwika Maria Gonzaga, pochodząca właśnie z Francji, wspierana finansowo przez Ludwika XIV, no dążyła do osadzenia francuskiego kandydata na tronie, na tronie polskim, na tronie w Rzeczpospolitej. Oczywiście wywołało to kontrakcję ze strony Habsburgów, no bo tutaj cały czas wracamy. Do tego, że co, 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 co chwila w kolejnych odcinkach mojego podcastu wraca ten wątek, że e, Europą wstrząsał e, najważniejszy konflikt pomiędzy Franc Francją a dynastią Habsburską konflikt o prymat w Europie, o dominację w Europie. No i w związku z tym Francuzi dążyli konsekwentnie do tego, żeby osadzić na tronie w Rzeczpospolitej jakiegoś swojego kandydata, czy w ogóle szerzej, żeby wprowadzić Rzeczpospolitą w krąg swoich sojuszników i w ten oto sposób osaczyć Habsburgów atakiem ze wschodu. W związku z tym wszelkie koncepcje osadzenia jakiegoś francuskiego kandydata na tronie, na tronie polskiej Litwy wywoływały kontrakcje, przeciwdziałanie ze strony, ze strony habsburskiej. Jeśli do tego dodamy to, że wobec trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej Rzeczpospolita nie miała pieniędzy na opłacenie żołdu, tej wielkiej armii, którą wobec wygasania wojny trzeba było teraz rozpuścić, no to mamy pełen obraz nieszczęścia. Doszło do powstania konfederacji wojskowych i to wszystko eksplodowało w postaci konfliktu pomiędzy. Pomiędzy Jerzym Sebastianem Lubomirskim, czołowym magnatem kraju, nawiasem mówiąc, wielkim wodzem, dowódcą wojskowym, zasłużonym w walkach zarówno ze Szwecją, jak i z Rosją. Niektórzy historycy twierdzą, że zasługi Lubomirskiego dla kraju w tym okresie konfliktu. Ze Szwecją i wojen z Rosją były nawet większe od, od zasług Stefana Czarnieckiego na polu bitwy. No to był niewątpliwie wybitny dowódca, no ojciec zwycięstwa pod Cudnowem, między innymi, przeciwko, przeciwko Rosjanom. No ale jednocześnie był to bardzo ambitny magnat, który popadł w konflikt z Janem Kazimierzem i postanowił storpedować plany plany reformatorskie Jana Kazimierza. Jan Kazimierz oczywiście w swoim stylu poszedł na pełną eskalację tego konfliktu, oskarżył Lubomirskiego o zdradę w roku 1664, doprowadził do skazania Lubomirskiego, nawiasem mówiąc, wyrok wydawał sąd sejmowy, to trochę a propos e, tej pojawiającej się e, dyskusji w kontekście szlachty Rzeczpospolitej, ustroju Rzeczpospolitej, opozycji króla, no jednak Jan Kazimierz e, m, m, posiadał na tyle silne narzędzia, że potrafił sąd sejmowy no złożony ze szlachty przecież przekonać do, do swojego stanowiska. Lubomirski w odpowiedzi po prostu został skazany i, i, i w odpowiedzi rozpoczął tak zwany rokosz Lubomirskiego, popierany przez część szlachty i część wojska. Doszło w rezultacie do wybuchu wojny domowej, która trwała do roku 1666. Ta wojna domowa była niestety krwawa, podzieliła w sposób zasadniczo społeczeństwo szleckie Rzeczpospolitej i tutaj niestety Lubomirski lepiej sobie poradził z rozgrywaniem tej wojny. Początkowo w ogóle wojska Lubomirskiego unikały walki, Eee, doszło to, 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 nazwane to zostało tak zwanym tańcem gonionym. Znaczy, wojska Lubomirskiego po prostu wędrowały po kraju, unikając bitwy, a wojska Jana Kazimierza próbowały go rozpaczliwie dogonić i tę, bitwę, i tę bitwę wymusić. Było to bardzo sprawne posunięcie polityczne ze strony Lubomirskiego, bo unikając bitwy, Lubomirski stworzył wśród szlachty wrażenie, że nie chce wojny, że nie chce rozlewu krwi, że nie chce, że, że szuka cały czas ugody. U, ugody z królem. Stworzył wrażenie tego, który unika, unika e, czegoś ostatecznego, czyli właśnie rozlewu, bratobójczego rozlewu krwi. I to spowodowało wzrost popularności Lubomirskiego wśród szlachty w porównaniu do Jana Kazimierza, który, który pozwolił sobie na, na powstanie wrażenia, że on tej bitwy chce, że on chce tego rozlewu krwi, którego nie chce, którego nie chce Lubomirski. A kiedy już doszło do rozlewu krwi, to niestety okazało się, że Lubomirski przewyższa Jana Kazimierza pod względem zdolności wojskowych, co prawda był w obozie Ale Kazimierza, po stronie Jana Kazimierza Jan Sobieski, przyszły, Hetman, przyszły wielki dowódca spod Chocimia, z Podwiednia, ale on nie miał jeszcze tego doświadczenia. Raz, że jego, jego tak jakby decyzje no nie były jednoznaczne, nie były jednoznacznie aprobowane, no bo jednak, jednak największy wpływ na, do, na decyzje wojskowe miał sam Jan Kazimierz, Jan Sobieski nie miał takiego autorytetu. Miał dopiero sobie zbudować pozycję i autorytet wybitnego wodza w oczach, w oczach szlachty, na dwarze, jeszcze niedoświadczony, wojskowo, po prostu Lubomirski go przewyższał. Nie, nie, nie dorównywał sobie Lubomirskiemu pod do talentów dowódczych na tym etapie. No i skutkiem tych czynników była tragiczna bitwa pod mątwami, walna, rozstrzygająca bitwa pod mątwami, w której e, żołnierze Lubomirskiego odnieśli wspaniałe zwycięstwo. To była krwawa bitwa, która tak jak powiedziałem, no, z jednej strony przyniosła zwycięstwo wojsk bumirskiego nad siłami królewskimi, ale z drugiej strony wywołała szok. Ponieważ, to, tak jak powiedziałem, tam były bardzo wysokie straty, szczególnie po stronie wojsk królewskich. Ehm, a jedno no, ale właśnie to, to wrażenie bratobójczej wojny wywołało szok w społeczeństwie szlacheckim i dążenie do jakiejś ugody. No i rzeczywiście zawarto taką ugodę w Łęgonicach w lipcu 1666 roku. Ehm, Ugoda oznaczała de facto porażkę obydwu stron. To znaczy przegrał Lubomirski, bo musiał się pojednać z królem i udać się na emigrację, z której już nie wrócił, zmarł niedługo później we Wrocławiu na wygnaniu. A z drugiej strony przegrał także Jan Kazimierz, który utracił osobista autorytet w oczach szlachty, przegrał sprawę jakichkolwiek reform. Krótko mówiąc, Rokosz Lubomirskiego można porównać, można opisać w najkrótszym, czy podsumować w taki oto sposób, że przegrała Rzeczpospolita. Przegrała Rzeczpospolita, bo zaprzepaszczono szansę na reformy, bo zaprzepaszczono szansę na odbicie jakichś ziem od Rosji, bo przecież no, w czasie tego roku obie strony zgromadziły znaczne siły. No, gdyby te wojska, na czele z Lubomirskim nawet jako dowódcą, który był no, najwybniejszym wodzem, jakiego mieliśmy wtedy pod ręką wysłać do, do walki z Rosją, no to jak najbardziej można było liczyć na sukces. Na tym froncie na tym froncie rosyjskim no i doszło do bratobójczej wojny do rozłamu wewnętrznego do rozlewu do rozlewu krwi wielu doświadczonych żołnierzy poległo zamiast w walce z przeciwnikiem zewnętrznym to w walce z samym z samym pomiędzy sobą po prostu w wojnie w wojnie w wojnie domowej nikt tego rokoszu lubomirskiego tak naprawdę e, tak naprawdę nie wygrał bo a to wojna domowa bez zwycięzcy na którym, na której to wojnie że poniosło ogromne straty. Skutkiem także Rokoszu Lubomirskiego i warunków jego zakończenia, no Jan Kazimierz stracił wiarę we własne możliwości polityczne, stracił wiarę w sens swoich rządów i w roku 1668 przeprowadził proces swojej abdykacji. Abdykacja Jana Kazimierza, no ona była właśnie przede wszystkim konsekwencją porażki całkowitej polityki wewnętrznej Jana Kazimierza. To, że Jan Kazimierz był bardzo niepopularny. Podczas samego aktu abdykacji formalnie dostojnicy państwowi... Prawda, często się zwracali, to jeszcze prosili Jana Kazimierza o to, żeby pozostał na tronie, żeby nie porzucał prawda, szlachty i kraju, no ale to była czysta kurtuazja. Tak naprawdę nikt panowania Jana Kazimierza za bardzo nie żałował. Rzeczywiście skutecznie abdykował w roku 1668 i wyjechał z kraju, wyjechał do Francji. Pod koniec swojego życia Jan Kazimierz no, żył we Francji, uzyskał opat, to został opatem. Co pozwoliło mu żyć na jakimś tam normalnym poziomie, i zmarł w roku 1672, cztery lata po swojej abdokacji. Legenda głosi, że miał umrzeć na skutek wrażenia, jakie wywarła na nim informacja o zdobyciu przez Turków kamieńca podolskiego właśnie w roku 1672. No ale prawdziwości tej informacji nie sposób potwierdzić. Jak podsumować panowanie Jana Kazimierza? No, ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo krytyczny. Od, zresztą już współcześni byli bardzo krytyczni wobec panowania Jana Kazimierza. On to był taki władca, który odszedł w Niesławie. Od liter jego monogramu łacińskiego, Janes Kazimirus Rex, czyli król Jan Kazimierz, mówiono o panowaniu Jana Kazimierza. Initium calamitatis regni, czyli początek nieszczęść królestwa. I tak mówili o nim współcześniej, tak to przedstawiali, tak oceniali panowania na Kazimierza. I ja się z tym w dużej mierze zgadzam, dlatego że w okresie panowania na Kazimierza spadł na Rzeczpospolitą cały szereg klęsk. Klęsk, które w mojej ocenie miały ogromne znaczenie długofalowe dla kraju, dlatego że pod, 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 pod presją tych, tych, tych nieszczęść, tych kolejnych najazdów, tych kolejnych porażek wojennych, e, po, poza tym, że Rzeczpospolita poniosła poważne straty terytorialne w postaci tutaj ziem wschodnich, czy także, e, czy także wyzwolenia się plus książęcych spod naszego panowania, co przecież. Na pewno wiecie, miało opłakane skutki w przyszłości w postaci otwarcia drogi do powstania pruskiej mocarstwowości, która to Prus, które, które to prusy no, miały tak wielki wpływ na upadek Rzeczypospolitej ostatecznie w wieku XVIII. To ja jednak uważam, że nawet ważniejsze są te przyczyny wewnętrzne, to znaczy te skutki wewnętrzne, przepraszam, to znaczy ta fala klęsk przetrąciła kręgosłup Rzeczypospolitej, doprowadziła do załamania się. Pozycji ekonomicznej średniej szlachty po prostu na skutek strat wojennych, co uzależniało tą średnią szlachtę w sposób znaczący od magnatów i zwiększyło, i zwiększyło wpływ magnatów na rządy Rzeczypospolitej, co z kolei w konsekwencji pogłębiało kryzys wewnętrzny i ustrojowy państwa, jaki trwał w kolejnych, w kolejnych dekadach. Ten okres panowania na Kazimierza przetrącił Rzeczpospolitej kręgosłup, obalił potęgę Rzeczpospolitej i Rzeczpospolita nigdy w swojej historii do statusu, jaki posiadała przed rokiem 1648, nie powróciła mimo pewnego wzrostu znaczenia, jaki nastąpił na arenie międzynarodowej w okresie panowania na bo to jest niewątpliwe, no, szczególnie tutaj w okresie odcieczy wiedeńskiej. Wojny z Turcją, no to znaczenie międzynarodowe Rzeczpospolitej obojego narodów wzrosło na skutek sukcesów militarnych, militarnych Sobieskiego. Ale to już nie było to, co przed, przed, 1640, przed 1648 roku. To był cios, z którego Rzeczpospolita podnosiła się bardzo długo i ostatecznie nigdy się nie podniosła. I niestety ja jestem zwolennikiem przekonania, że w dużej mierze. Odpowiada za to Jan Kazimierz, jego kłótliwy charakter, jego krótkowzroczność, jego niezdolność do, do, współpracy, do współpracy z e, ludźmi, jego niezdolność do e, skutecznego realizowania swoich planów politycznych. To, co można powiedzieć na obronę Jana Kazimierza, bo oczywiście. Jak większość postaci historycznych, taki on jest postacią niejednoznaczną. E, więc jeśli miałbym szukać argumentów na obronę Jana Kazimierza, to wskazałbym na dwie, dwa aspekty. Po pierwsze, nie można Janowi Kazimierzowi odmówić determinacji, e, takiej konsekwencji w działaniu. No bo trzeba powiedzieć, że nawet w najczarniejszej nocy, prawda, kiedy kraj był zalany przez Szwedów i Rosjan, Jan Kazimierz był na Śląsku, to jednak no, nie, nie poddał się, prawda. Po, ostatecznie powrócił do kraju, odzyskał kraj, odzyskał władzę w Rzeczpospolitej, więc. Nie można mu odmówić jakiejś takiej wewnętrznej siły charakteru, to na pewno jest pozytyw tej postaci, a po drugie, Jan Kazimierz niewątpliwie był człowiekiem posiadającym znaczne zdolności wojskowe, dowódcze, co udowodnił chociażby w bitwie pod Beresteczkiem, no i w tym sensie, no w tym okresie wojen jakoś się to krajowi przydało. Ale ogólny bilans panowania Jana Kazimierza uważam za negatywny, no ale oczywiście. Zapraszam do dyskusji, jeżeli macie inne zdanie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jednocześnie pragnę ogłosić, że jest to odcinek ostatni przed przerwą wielkanocną. Za dwa tygodnie odcinka nie będzie. Słyszymy się dopiero za miesiąc, w połowie kwietnia. Wrócę z kolejnym odcinkiem podcastu Historia bez fikcji. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych. Pozdrawiam serdecznie.